W Chinach spis powszechny wykazał rekordowo niski przyrost ludności. Według medialnych doniesień chińskie władze mają zezwolić rodzinom na posiadanie trójki potomstwa. W Chinach przez wiele lat prowadzona była polityka jednego dziecka. Zmieniło się to w 2016 roku, kiedy to chińskie władze zezwoliły Chińczykom na posiadanie dwojga potomków. Nie odwróciło to jednak negatywnego trendu demograficznego i spadku liczby urodzeń. Potwierdzają to najnowsze dane spisu powszechnego. W 2020 roku w Chinach przyszło na świat 12 milionów dzieci. To najmniej od 59 lat. Spadek liczby urodzeń związany jest między innymi z wysokimi kosztami życia w dużych miastach. Jak donosi oficjalna agencja prasowa, władze w tym kraju mają zezwolić obywatelom na posiadanie trójki dzieci. Z jednej strony jest to szansa dla tych dzieci, które nie zostaną abortowane, więc faktycznie to ich życie zostanie uchronione. Zauważa Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka i dodaje, że walka o większą dzietność w Chinach spowodowana jest wyłącznie czynnikami ekonomicznymi. Dzieci traktowane są tam jako element systemu gospodarczego, dobro użytkowe, a nie godziwe. A więc tutaj nie patrzy się z perspektywy właśnie tej personalistycznej, ze względu na tożsamość roniących rodziców i tożsamość osobową i tożsamość poczynającego i rodzącego się dziecka, ale z perspektywy rodziców jako pewnego elementu łańcucha produkcyjnego. Która ma zabezpieczyć system chociażby socjalny czy ubezpieczeń społecznych. Wszystko to, jak wskazuje Piotr Guzdek, sprowadza się do niezwykle instrumentalnego traktowania dziecka.